Cześć moi kochani, my dalej jesteśmy w hotelu Roco, za oczywiście za gościnę bardzo dziękuję. Dziękuję też oczywiście panu Wojtkowi, bo buty się nie zmieniły. Teraz chciałbym wam zaprezentować bardzo krótki tutorial teraz. Będzie chodziło o to, żeby wam zadać pracę domową odnośnie przyszłej choreografii. Zawsze z tym krokiem jest duży problem, jest on szybki i wymaga bardzo dużej koncentracji, jeśli chodzi o dokładność stawiania kroków. To jest taki malutki haczyk dla was. Plus chciałam, żebyście potrenowali sobie rotowanie swojego ciała. To jest bardzo ważne względem stabilnej góry. Więc tu troszeczkę od razu połączymy to z zajęciami technicznymi, bo ta figura jest na tyle wymagająca, żeby tutaj poruszyć parę kwestii, jeśli chodzi o technikę. Teraz zacznijmy najpierw od samych kroków. Ustawię się tak, żebyście lepiej widzieli. Obojętnie od której nogi zaczniemy, bo tą figurę będziemy tańczyć w kółko i w ciąg. Teraz zacznę najpierw od takiego prostego ustawienia, że będziecie mogli za mną powtarzać. Stoimy powiedzmy na prawej nóżce, na lewej nóżce. I teraz mamy do tyłu, do przodu, palec. Do tyłu, do przodu, palec. Ze względu na to, że mamy często mało miejsca, mówię o domu czy coś, możemy to zrobić, żeby dwa razy później tupać w miejscu. Pokażę teraz, o co mi chodzi. Idziemy do tyłu, do przodu, dostaw, zamienić, do tyłu, do przodu, dostaw, zamienić, do tyłu, do przodu, dostaw, zamienić, do tyłu, do przodu, dostaw, zamienić. Oczywiście największy efekt, ja wam teraz pokażę, tańcząc na skos, robi, jeśli będziemy się przemieszczać do przodu, czyli atakować w figurze do przodu. Jest to jedna z moich bardziej ulubionych figur, bo wymaga naprawdę aktywności cielesnej, co najbardziej lubię, tym bardziej u pań. Teraz, stoimy jeszcze raz na lewej nóżce, dołączamy prawo i mamy do tyłu, wracamy, do przodu, palc. Raz, dwa, trzy, e. Ti di 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 di, e tum tum tum, e tum tum tum, e tum tum tum, e. Spróbujmy jeszcze raz, zatańczę teraz przodem bardziej, tak na skos przodem do was, żebyście jednak widzieli, co się z tymi nogami dzieje. Jestem na lewej nóżce, idziemy. Do tyłu odbijam, na lewą, do przodu, na prawą. I co jest ważne, tutaj nie zamieniamy ciężaru, tylko paluszek. Do tyłu, do przodu, krok i palec. Raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy i. Troszeczkę będzie nam to przypominać taką figurę, którą tańczyliśmy już w choreografii. Ti, di, di, e, ti, di, di, e, jeśli chodzi o rozliczenie. Tak, tylko tutaj chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę, że jest troszeczkę inna struktura, jeśli chodzi o kierunek stawiania kroków. Teraz spróbujmy tą wersję centralnie w miejscu. Czyli stoimy na lewej nóżce. Będę tańczył teraz troszeczkę na skos przodem do was, żebyście lepiej widzieli. Idziemy. Do tyłu wracamy, dostawić, zamienić. Raz, dwa, trzy i. 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 Raz, dwa, trzy. Co jest najważniejsze? Zobaczcie, co się dzieje z moją górą. Ja teraz zatańczę wersję złą. Przepraszam za to, że was będę musiał tak jakby zainstalować tą wersją, ale chodzi o to, żebyście zobaczyli, co się dzieje często z waszą górą. Zobaczcie, często jest tak, że tańczycie i bardzo rotowanie waszych bioder i nóg powoduje ruszanie się też góry. Przez to mamy problem z powrotem do kolejnego kierunku, a w tych krokach zobaczcie, że wszystko się dzieje w dole, czyli jest akcja w jedną i w drugą. To jest od razu odbicie, 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 odbicie. Dlatego chciałbym, żebyśmy troszeczkę spróbowali górą sobie pomóc, albo rączki do boku i staram się nie zmieniać położenia względem punktu przed nami, albo nie wiem, ustawcie sobie łapki, ale jakbyście się chcieli modlić, albo możecie sobie w piątkę, droga wasza, tylko chciałbym, żebyście stabilnie trzymali górę. To dół cały czas rotuje i twistuje. Uwaga, idziemy. Tył i dostaw i raz i dwa 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 i raz i dwa. To jest bardzo trudna rzecz. Wymaga naprawdę koncentracji i żeby nie pomylić, jeśli chodzi o zmienianie kierunku, jeśli chodzi o krok i zmienianie ciężaru ciała. Popatrzcie, ile ja mam zmian kroków. Krok to jest zmiana ciężaru ciała, czyli przejście z nogi na nogę. Ile ja tego mam? Pierwszy, drugi, trzeci i nie mam kroku. Czyli niby cztery uderzenia, ale nie mam czwartej zmiany. Dlatego, bo jakbym czwarty raz zmienił, znowu bym robił na tą samą nogę. A chodzi o to, żebyśmy zamieniali nogę. Raz mieli akcję tą samą na jedną nogę, raz na drugą. Więc spróbujmy.
i. Cza, cza, raz, 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 i. Prawa, lewa, prawa, nic. Lewa, prawa, lewa, nic. Prawa, lewa, prawa. Lewa, prawa, lewa. Badada, diga, bum. Tiki, 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 hop. Teraz zróbmy to raz z rozliczeniem i przejdziemy do muzyki. Oczywiście możecie sobie zrobić taki mały challenge. Zrobić to przez 2 minuty. Może zaraz spróbujemy. Co będzie ciężko? Z muzyką. Też jest fajna rzecz, że skoro mamy mało miejsca, a chcemy zadbać o to, żeby góra nam się nie przemieszczała, możecie na przykład złapać się futryny, złapać się stołu, krzesło złapać. Zaraz może zaprezentuję z krzesłem. I żeby tego krzesła na przykład nie przesuwać. Możecie też złapać się ściany, tak jak tutaj, i cały czas tańczyć przed ścianą, co spowoduje, że wasza góra się nie będzie przesuwać. Chciałbym, żebyśmy najpierw spróbowali z muzyką i będziemy się dalej bawić, ale coś jeszcze chciałam? Nie. Chcę was na pewno trochę zmęczyć. Spróbujmy z muzyką. Jeśli chodzi o rozliczenie, zaczynamy na nodze lewej. Będziemy 2, 3, cza, cza, raz, i, 2, i, 3, i, cza, cza, raz, i, 2, i, 3, i. Zobaczcie, że wszystko to jest na samych quickach. Tu nie ma żadnego momentu szybki, szybki, wolny, szybki, szybki, wolny, tylko jest szybki, 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 szybki. Spróbujmy z wolnym utworem. Ustawię się już odpowiednio. Stoimy na lewej nóżce. Raz, dwa, trzy. Cza, cza, raz, i, dwa, i, trzy. I, cza, cza, raz, te, da, 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 te. Oh, so nice. Nie zatrzymujemy, zmieniamy troszeczkę kierunek. Da, 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 i. Oh, a house is just a house without a man. He's the necessary evil in you. Bardzo dobrze wam idzie. Zobaczcie też, co się dzieje, jak tańczę. Nie ma czegoś takiego, że nagle przestaje tańczyć. Niestety muszę być cały czas aktywny, żeby wyrobić z tempem, tym bardziej z tempem kroków. Tempo kroków jest quick, 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 quick. Teraz chciałbym, żebyśmy zobaczyli, jak to się je z szybkim tempem. Tu będzie troszkę ciekawiej. O! O, jak uwielbiam ten utwór. Oczywiście wszystkie linki będą poniżej. Stajemy od razu. Zróbmy teraz ten challenge. Od razu, do odważnych świat należy. Spróbujmy chociaż 2 minuty wytrzymać. Nie poddajemy się. Teraz macie sekundkę, żeby przygotować dla siebie na przykład ścianę, futrynę czy coś, czy krzesło. Ustawiamy się do krzesła, do futryny, do ściany i spróbujmy. Zaczynamy od lewej nóżki, na 3 łączymy, na cza, cza, raz, zaczynamy już ostrą jazdę. Uwaga! Lewa nóżka. Raz, dwa, trzy, cza, cza, raz, i. Thank you.
Ja wszystko widzę. To, że mnie przy was nie ma, to nie znaczy, że nie widzę. Nawet nie zauważyliśmy, a jesteśmy ponad 2 minuty. Brawo dla was. Zobaczcie, to nie było nawet odczuwalne. Moi kochani, to była właśnie taka dodatkowa lekcja, jeśli chodzi o rotację. Co mógłbym wam jeszcze tylko dorzucić, jak będziecie chcieli sobie powtórzyć tą lekcję? Jeśli coś jest szybkie, musimy zwęzić, jeśli chodzi o długość kroku i o aktywność, o szerokość robienia akcji. To jest ważna rzecz. Pokażę wam różnicę. Jeśli mam mało czasu, nie wyrobię się z dużymi krokami plus bardzo szerokimi akcjami. Muszę to zawęzić do minimum, czyli staram się robić wszystko pod sobą i mniej też transportuję cały ciężar ciała, włącznie z kręgosłupem. Kręgosłup jest tu bardzo ważną rzeczą. Jeśli będę bardzo przesuwał, to spowoduje, że będę miał większe problemy z wyrobieniem się z muzyką. Dlatego zobaczcie, jak ja tańczyłem, starałem się cały czas kręgosłup zostawić do nóg z przodu. Oczywiście odpuszczałem ciężar na sekundkę, ale to nie znaczy, że przepadałem do tyłu. To jest pierwsza akcja. A druga rzecz, chciałam, żebyście pomyśleli, że twistujecie troszeczkę bioderkami. Co to jest twist? Rzucenie bioderka z jednej strony na drugą. Troszeczkę jakbyście mieli tutaj grzechotkę i chcielibyście jak najmocniej. U pań to będzie bardziej, jakbyście chciały mieć frędzelki i machacie frędzelkami. Teraz chciałbym wam podziękować za tą lekcję. Była to taka mała ekstra lekcja dla was. Pozdrawiam was serdecznie. Całuję. Oczywiście zapraszam do lajkowania, udostępniania, subskrybowania i do zobaczenia dalej.